przewidujemy tutaj oczekiwania na korytarzu czy kolejek w naszym gabinecie. Osoba przyjdzie na daną godzinę 10-15 minut wcześniej. Tu jest chwila w takiej małej poczekalni na to, aby wypełnić odpowiednie ankiety, ponieważ każda osoba musi być też zakwalifikowana do zabiegu w komorze. Kilka minut na poczekanie, poczytanie ulotek dotyczących samych zabiegów. Jak widzicie Państwo, są różne kategorie tematyczne, różne schorzenia, na które wspomaga nasza komora. No i kolejne miejsce, zapraszam dwa kroki dalej. Jest to pomieszczenie już z samą komorą. Jest to komora hiperbaryczna, tak zwana miękka, do ciśnienia, ona osiąga ciśnienie 1-3 atmosfery. Jest szczelnie zamknięta, pacjent kładzie się w tej komorze, zabieg trwa około godziny. Pomieszczenie jest klimatyzowane, ponieważ komora też wymaga odpowiedniej temperatury, a niestety w okresie letnim, tutaj akurat mamy dosyć nasłonecznioną część, dostarczany jest przez tą instalację tlen do wnętrza komory. Komora jest szczelnie zamknięta. Maksymalne stężenie, które może być dostarczone tlenu przez maskę z rezerwuarem, bo jest kilka możliwości. Pacjent może leżeć po prostu samodzielnie, może leżeć na tak zwanych noskach tlenowych, bądź z maską do tlenu z rezerwuarem. To jest około 94-95% czystego tlenu. Tu jest pomieszczenie, w którym pacjent może się zamknąć, może się swobodnie przebrać, zdjąć kurtkę, zdjąć buty, wierzchnie ubranie. Do komory wchodzi się w stroju takim luźnym, może to być jakiś dres, coś wygodnego. Oczywiście po każdym pacjencie komora jest dezynfekowana, odkażana, dlatego zależy nam na tym, żeby się umawiać na konkretną godzinę. Słyszy. Tutaj jest komora, ze którą słyszy, a dodatkowo pacjent w środku ma kontakt przez taki prostor urządzenie 1-2 kg. Także te ankiety, o których mówiłem, też tutaj można sobie zobaczyć, one są na stoliku, to są ankiety, które pacjent wypełnia. Zmniejsza nam się do 1-2, możemy troszeczkę przyspieszyć, bo takie są zasady, że co 1 dziesiąty możemy zmniejszyć ciśnienie, które w środku.